Chciałem dzisiaj porozmawiać na temat przyduchy na Bugu. Leci, ale to cała ryba święta, dobra. Leci, 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 aż do zalewu. Przechodzi ta ryba potem do zalewu, tym zalewem zegrzyńskim idzie aż do zapory i za zaporą też zaczyna wypływać ryba nieżywa. Cała. Turbiny jej nie przecięły, ciekawe. Powiedzmy, że przeszła trucizn. Ta przyducha dołem przez ten i przeszła, no dobra. Ale ja się biologii słabo uczyłem. Naprawdę. Miałem piątki z biologii. Takie konkursy w Warszawie były. Też wygrywałem. Dla takiego ogólniaka w Warszawie też dużo punktów przynosiłem z biologii. Także dobrze tą biologię znałem. A potem jeszcze bardziej się nią interesowałem. I wydaje mi się, że powinienem wrócić do szkoły podstawowej, nawet do żłobka. Dlatego, że bobry i kaczki oddychają skrzelami. Tak, bobry i kaczki oddychają skrzelami. No bo skoro jest przyducha, to przyducha jest w wodzie. A po tej burzańskiej wodzie płynęły zdechłe kaczki i bobry. No więc wydaje mi się, że one oddychają też skrzelami, prawda? Gadałem z Małkini takim dziadkiem, ma 85 lat, mówi. Panie mówi, mieszkam tu, pamiętam od dzieciaka tą wodę. Przyduchy były przyduchy. Tak, były przyduchy. Ale to nie jest taka skala, to nie jest skala prawie 100%. Wszystko poszło. Wszystko poszło. Wszystko trup. Wyjęli suma ponad 3 metry. Wyjęli szczupaka ponad 1,5 metra. Wyjęli brzan, najwięcej wyjmowali brzan. Były brzan nawet ponad metr. Karpie, karasie, przecież to są ryby na takiej wodzie żyją. Liny, no. Szczupaki są bardzo. Wszystko poszło. Kwestia jest taka, koniec czerwca w naszym kraju. Ja nie wiem, ja tylko do mnie mywam. Boeing sobie zaczął krążyć i z Darłowa musiał zawrócić, leciał do Ameryki. I zapytali rzecznika lotu, jaka była przyczyna zawrotu na lotnisko przedmiotowe. Ma drobna awaria. A może zrzucił coś po drodze? No paliwo zrzuca. Paliwo zrzuca. Ja nie wiem, jak się paliwo lotnicze zachowuje w zetknięciu z wodą. Pochodzenie ma to samo, ale no to się nazywa paliwo. To też jest paliwo. Nie, to się nazywa paliwo, a jedno i drugie. Tego się napijesz i żyjesz, tam czy napijesz i umierasz. No, pochodzenie to samo, tylko inaczej przetworzone. Inaczej przetworzone, inaczej może tego. Nie wiem. Ale coś... mało prawdopodobne, że paliwo zatruło rzekę. Czy tam zbiorę. Przecież ona zrzuca takie paliwo, kurwa, na przestrzeni kilkuset kilometrów. Nie? Tak, ale skoro strzykawka wystarczyła do zatrucia, chemik powiedział jemu, ty wie, co ty masz, mówię. A mamy tam 50 litrów tego. Mówi, człowieku, strzykawka wystarczy do zatrucia małego miasta. 40 ton ryby padło, to co to jest 40 ton ryby? 40 ton, jakie 40 ton? Tak mówią w radiu. 40 ton! Ale co, cała ryba wypływa? Nie. Jak jej wątroba spuchnie, to wypływa. Wypływają ludzie nieżywi, prawda? Wypływają ludzie utopieni, topielce, wypływają. To była tylko cząstka ich topielców. Jak szukali tego, co ja wcześniej znalazłem, coś mówiłem, Stefciu, tego odrzutowca, znaczy odrzutowca, tego pilota. Pilota. No to był samolot, ja znalazłem ten samolot, tylko ja będę im gadał. Niech se szukają, szukali kurwa. Zaraz 9 trupów znaleźli. Stąd do... na odcinku 5-6 km. No 9 przy brzegu. Zajebiście nie przeszukali. A ilu wypływa? Tak samo z rybą. Nie wiem, jaki to jest procent. Premier, prezydent i to jest ten Macki. Telefon to po się rozchodzi. Nie powie nigdy prawa. Nigdy. Euro 2012. Stadion, ha, 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 ha. Jeszcze za nie postawisz tą nagrody dzisiaj. Pójdę gdzieś tam. Ukradnę masło, już jestem, już. A bym powyżej 200 zł to zrobił. 200 coś tam parę złotych. Wykrywalność. 150. To już 150, tak? O, obsiadło, tak? Masłka się tak zaśpiewa. Tak słyszałem ostatnio. A margarynki to nie możesz, kurde. Ale to jak będzie margarynka radziecka, to wiesz, że to jest powyżej 150.